Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony The Rockboy i zapraszam was na kolejny odcinek z gry Alan Wake 2. Życzę miłego oglądania. Okej, tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy sobie tutaj w tym momencie. Gra nas teraz wrzuca, że tak powiem, w ciało Alana Wake'a. Także zobaczymy, co nam ma do zaoferowania. Kontynuujmy sobie zabawę. Zobaczmy, co jest tutaj, w tym naszym telewizorze. Oho. No ciekawie. Jesteśmy teraz z perspektywy faktycznie aktora, który odgrywa Alana. So good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Alan mocno zdziwiony tym, co się tutaj dzieje. No, ja w sumie też. What get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. Chyba tak było. O, to ta sama ekipa z pierwszej części gry. W sensie ten zespół. To get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what it's not a lake, it's an ocean really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? Postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. Pewnie, że nie. Przecież zginąłeś w tej kolizji. Okay. You got me. Good prank. Very funny. But yeah, I sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here! Pretending the world of the book overlaps our own? That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story. Samina, która mówi, co on pierdzieli? Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Skąd ty to wiesz? I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Yeah, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta narratives. Co tu się dzieje, masakra? O, proszę. Tego się nie spodziewałem. No dobra, czyli jesteśmy sobie w tym studiu nagraniowym.
Zobaczmy, co się tutaj kryje. Oj, czuję, że tutaj też będzie walka z mrokiem. Dobra, gdzie to iść? Może tutaj najpierw? A czy to nie jest ten pokój, z którego my wychodziliśmy? Nie, to jest coś ze sceną. Dobra, mamy tu coś? Jak wiecie, uwielbiam eksplorować, także poszukajmy sobie tutaj czegoś fajnego. Chociaż nie jestem pewny, czy coś tutaj będzie. Ale dobra, przejdźmy sobie tutaj, tak, między tymi pomieszczeniami. No, dobre pytanie. Nic nie ma. Dobra, tam jest to przejście. Tu jest wyjście, coś tu będzie w tych pokojach może. O. Old Gods of Asgard. Tak, jest to ta super ekipa. Z nim był mega fajny motyw z tą piosenką, którą oni grali na tej scenie. My tam odpędzaliśmy właśnie te... tych opętanych. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Interpretacja wieloświata, dr Kasper Darling. Okej, nic tu chyba nie zrobimy z tym. Jakaś dodatkowa książka, tutaj tylko wyjście, tak? Ale tu mogę przejść? A, tutaj mamy jakąś... Aha, dobra. Musimy jakiś kod pewnie wpisać. Cofnijmy się w takim razie. Zobaczmy, co mamy tu. No nie, serio. Ale strolowany. No dobra. No to jak nie tutaj, to tam. Dobra. Może jednak się da przejść. Da się? Też nie? A nie, co ja mam tu wpisać? Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Czyli takie wyzwanie nam stawia gra. Dobra, szukajmy gdzieś tego kodu. Gdzieś tu musi być coś zapisane. Nie widziałem go już z kilka razy, ale go ominąłem. No dobra, jak nie tutaj, może tutaj w pokoju tej ekipy. Are you blind? Are you blind? Ekipy, co się zespołu. Dobra, jak nie tam, nie tutaj. Czy możemy przejść jakoś tutaj? Tu jest jakoś tak. Ale tam też nie mogę. Co tutaj dzieje? Mam tu iść. Tutaj nic. Tu coś na tej szafce? Nic. No dobra, jestem trochę zaskoczony obrotem spraw. Gdzie ja tu mogę znaleźć ten kod? No bez jaj. Tutaj ten mrok jakby nam się pojawiał. Tutaj mogę zejść? Tu coś mogę zrobić? Nie bardzo. O kurde, co jest? Gdzie ja mam to znaleźć? Masakra. No, patrzcie, no tu nie przejdę. Tutaj też nie. Tutaj jest. No tu też nic nie ma. Jak ja mam tu? No bez jaj. Dobra, co ja chcę wpisać? Raz, dwa, trzy. No nie. Okej, okay, dobra. Tutaj u nich coś. Tu. Nie. Tutaj też nie. 665. Serio? To będzie aż takie proste? Już po prostu nie o tym nie pomyślałem. Dobra, spróbujmy. 6, 6, 5. O Boże, no dobra. Masz wielki napis jak W przed oczami i go oczywiście nie widzisz, nie domyślisz. Super, super. A jest telewizorek? No na pewno. Dobra, tutaj nic więcej nie ma. Robi się fajna, mroczna muzyka. Co tu jeszcze mamy? Ohoho. Zaraz to się na pewno pokaże. Dobra, tu nic.
Wyjdźmy sobie stąd. A nie tak prędko, panie Alan. O cholera. Tak jest, mrok nas goni. Tak jest, nasz pokój. I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced about riding here for countless days. Witamy w naszym pokoju. Radio, co tu mamy? A plot board for mapping out a story. O, to ciekawe. The nightmare that just happened to me. Koszmary, proszę bardzo. To co, będziemy mogli tworzyć tę książkę? Bardzo fajny pomysł. Musisz pisać, aby uciec. O tak. Tablica fabularna. Cel. Wróć do pisania. Przebudzenie w środku koszmaru. W trakcie talkshow myślałem, że wróciłem do Nowego Jorku, ale nic mi tam nie pasowało. Byłem uwięziony w leżu mroku, w innym koszmarnym świecie. Pokój pisarza był moim bezpiecznym miejscem. Moja twórczość wpływała na to, co się działo na zewnątrz. Próbowałem pisać, żeby stąd uciec. Moja powieść nazywała się Initiation. Pisząc powieść, przenosiłem się z pokoju i mogłem szukać drogi ucieczki. Próbowałem wiele razy, bez powodzenia. To miejsce sprawiało, że zapominałem. Wszystko, co powiedział Durr, wydawało się prawdą. Czy to wzięło się z mojej twórczości, a może z innego miejsca? Późny wieczór, czytaj to. Strzeż się zgrzyta, Alice. No proszę. To jest bardzo fajny pomysł. Radio. A nie, to pewnie będziemy sobie puszczali jakieś te audycje, które nam wpadną. Dobra, wracajmy w takim razie do pisania. Bardzo fajny motyw, bardzo mi się to podoba. Dobra, dajcie nam coś, co tutaj popiszemy. Nie, no myślałem, że sam sobie będę napisał. But I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Uwolnienie się nie będzie takie proste. A znowu tutaj? Ale mu się miesza wszystko. Proszę, detektyw Casey. Znajdź wyjście ze studia talk show. Okej, okay, już szukamy. Jest ekipa, taka troszkę spokojna. Co znowu mam tam wejść? Oho. As the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations...
I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp shaped like an angel. The only thing that shed light on this. Ale klimacik to wprowadza. Mega to jest. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? No nie, znowu tutaj. Dobra, teraz przynajmniej wiem, jaki Scott. Co tu się dzieje? Dobra, idźmy w tamto miejsce znowu. Czy schemat będzie taki sam? Znowu to samo? Naprawdę? Jest. 6, 6, 5. Znowu to samo. Dobra, wejdźmy jeszcze raz tutaj. To jest to samo? Tak, to jest wszystko to samo. No dobra, przechodzimy dalej. Wpisujemy 6, 6, 5. O, a co to jest? A dlaczego tak? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Dobra, tu jestem zaskoczony. Czy to jest może... Nie. Nie tak prędko. I co teraz? No 6, 6, 5. 5, 6, 5. Okej, spróbujmy tak. Może to jest jakaś wskazówka. 5, 6, 5. Aha, tak jest. A tym razem poszło gładko. Dobra, przechodzimy dalej. Wyłączy? Nie, nic z tego. Dobra, jak stąd uciec? Bo jesteśmy ponownie w tym samym miejscu. Nie widzę szansy na ucieczkę dla nas. A może tutaj sobie to jeszcze przejdźmy? Też na zamknięte pewnie będzie. Oczywiście, że tak, to było za proste. Dobra, wracamy do tego pomieszczenia. Idziemy, idziemy. Znowu nas tutaj dopadnie ten mrok pewnie. Oho. Okej. Była sobie straszna muzyczka, jej nie ma. Fajnie, fajnie. Kto tam siedzi? Tu? No muszę tutaj wejść, muszę wszystko sprawdzić. Każdy mały zakątek. O, co to? Nie, myślałem. Chyba mi się tylko prześwieciło. Dobra. Tu nie ma nic. A tu coś może? No nie, no gdzie tam? Wszystko byś chciał przeszukać, to nic nie ma. Weź sobie tutaj nuci. O. Mapa, tak. Wróć do pokoju pisarza, okej. Dobra, na razie może nie. Dało się. O, ale tutaj, co tu jest? A to jest ten nasz pokój. Dobra, coś tu będzie do zabrania, bo tak... Niby byliśmy, ale... No nie. Dobra. Przejdźmy tutaj. A, to jest to pomieszczenie, które... Znajdź wyjście. Czyli co, klucz jakiś? Okej. No dobra, także poszukajmy go sobie. No, ja myślę, że tak prosto będzie. Nie. No dobra, to może jednak coś w tym pokoju. Coś ominąłem tutaj. No nie. Tutaj nie. Wracamy w takim razie w prawą stronę. I spróbujmy tutaj. Tak jest. Oho. Ah, Lorraine. There you are, Tom.
Not so much evil, that not a bit of good as well. Jaki akcent. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? What the hell is this? Of course, Tom. The world will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Fajne teksty na ten gościu. Dobra, czy my się znamy? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Zwróćcie uwagę, jak fajnie jest animowana jego twarz. Bardzo naturalnie to wygląda. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Yeah, but I got up go, a man, but a man with a tool makes two, Tom. And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Dziękuję bardzo. Klucz do zarcy. Czy wiesz, jak mogę uciec? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor znajduje drogę. But still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. No dobrze. W takim razie pójdźmy do tej piwnicy. Woda znajduje drogę. Ciekawe, czy on sobie tak tylko gada od rzeczy, czy faktycznie będzie to miało jakieś odzwierciedlenie. Klucz do zarcy. Okej. Okay. Robi się mrocznie znowu. Mogę tylko zamknąć. Dobra. Coś tu jest? Chyba nie. Dobra, idźmy sobie dalej. Aha, będzie zapisane. Tak jest, a to co to jest? The lamp felt significant. Lampa wygląda jak jakaś statuetka. Okej, na pewno się przyda. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Anielska lampa. Użyj ładunków światła z anielskiej lampy, żeby ujawnić drogę do przodu. Okej. Ciekawe rozwiązanie. Dobra. Pohałasujmy tu trochę, ale że co, teraz mam sobie je użyć? Wow! Co tu się dzieje? Nagle mamy przejście inne. No dobra, a jak ją wyłączę? Jest coś za mną tam w tym poprzednim świecie? Nie, nic tu nie ma. Dobra, super to jest. Boom! Aha, czyli stąd te światła były takie. Ale to fajnie zrobione jest. I co, i teraz znają trzeba wyłączyć? Nie, jeszcze tutaj mamy coś. No tego się nie spodziewałem, fajna mechanika. Takie dwa światy. No dobra, ale chwileczkę, bo tutaj już byliśmy. O, a ona nam pokazuje, gdzie tutaj ją włączać, wyłączać, tak? Tutaj jeszcze? Nie, czekajcie, przecież tutaj mogę sobie przejść. Okej. Okay. Jestem tu. I co teraz? Jak sobie teraz użyję tej lampy, to co zrobię?
O, serio? I co teraz? Dalej się tu pogubić łatwo. No dobra, a tam? A przejdźmy tu. Wow. Co tak agresywnie, panie Alan? Jest nasz telewizorek. The dark place wants to draw me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker. The light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind. Twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. This creepy massacre. I write as a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom. Więcej pisze, tym tak naprawdę bardziej się zatraca w tym wszystkim. Bardzo zagmatwany rozdział, ale fajny pomysł z tą lampą. To jest coś ciekawego, coś nowego. Kontynuujmy sobie. Znajdź wyjście z studia talk show. Okej, czyli trafiliśmy tu. Dobra, zróbmy sobie zapis ręczny. A nie, może szybki zapis? Tak jest, zrobiliśmy sobie zapis. No i dobra, stryknijmy lampą. Czyli jesteśmy tu. Dobra, ale jak jeszcze raz pstrykniemy. Tak jest, dobra. Czyli musimy iść tędy. O, czyżby to było wyjście? Na miasto, tak jest. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Już odbieram, już odbieram. Okej. Okay. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in it together. Don't worry. I got you now. We've been working. Great. I'm losing you. Hello? Hello? Caldera Street Station. Subway pass. Aha, czyli stąd była ta stacja w kolizji. Jakie, tak jak mieliśmy te przebłyski. Czyli to się z tym łączy, okej. Ale jest porąbana ta historia. Casey, initiation. The man had said Caldera Street Station. Weźmy sobie mapę. Dobra, a co mamy w naszym pokoiku? No nie, to jest tylko telewizor, mapa, cele. Tutaj, okej. No dobra, czekajcie, jeszcze raz. Mapa, stacja przy Caldera Street, tutaj, okej. Przejdźmy sobie tędy. W ogóle opuszczone jest to miasto, tak jakby. Chociaż pewnie zaraz nas coś tutaj zaatakuje. O tak, tym bardziej, że już ich słychać. Oho, nie. Czy mi coś mrygnęło? Czy tam faktycznie ktoś był? The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Z
zmiana światła. Tutaj to jest to studio, aleja to jest plac. Tak sprawdzam, czy mamy tutaj jakieś znajdźki zaznaczone, czy coś. To jakiś budynek do odczajenia. A, czekajcie, czekajcie. Coś jeszcze tutaj, właśnie. O, tu, dokładnie. Brak ładunków. I tu pokazuje, że tu mógłbym ją włączyć, ale... No dobra, to w takim razie idźmy tam jeszcze. Jakaś jakby amunicja do tego, czy coś? Jakie mam ją włączyć? Może tu coś będzie? Sprawdźmy to. Nie. Tutaj? Jakieś przejście? Tędy się da w ogóle? Da się, ale... O, co tu jest? Nic i leki chyba. Tu mogę przejść? Niestety nie. Źródło światła, nie wiem. Do czego ja mam się podłączyć, żeby ją uruchomić? No pokazuje mi, że tu, no ale dobra, no i co ja mam z tym zrobić? Tu nie mogę wejść. Mam jakieś tu wejść? Nie. O co tu chodzi, ludź? O co tu chodzi? Tam sobie ten samochodzik stoi. Coś tu może? Nie, tu nic nie ma. Tu jest ściana już. Nie, bez skitu. Nie wiem, co tutaj robić. W sensie, no okej, jest pokazane, że tutaj jest to miejsce, które... w którym powinniśmy się przełączyć, tak jakby między tymi dwoma światami, ale... skąd ja mam wziąć zasilanie do tej lampy? Jakby baterię. Nie wiem, jak to w sumie działa dokładnie. Poszukajmy czegoś tutaj. Tu coś... A tutaj? My stąd nie wychodziliśmy? Nie, chyba nie. Stąd. Oho. A czy oni są tak dla pizzy, żeby nas postraszyć, czy faktycznie w pewnym momencie nas zaatakują? Oho, dobra, chyba dobrze poszliśmy. Czyżby Casey? Tak jest. Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? O, kolega ma broń. Co się tu dzieje, ale kontynuujmy. Oho, jesteś. To jest on? Kurde, co tu się dzieje? Czemu nie mogę jej podnieść? Myślisz, że wiesz. Wiesz, że
You don't really want to know. You're gonna get what's coming to you. Bardzo to jest pokrzepiające. O, już mogę, dziękuję bardzo. Jest, latareczka. Znajdź światło. Jest i broń. Pięknie. No jak mamy latarkę i broń, to znaczy, że będzie się działo. Tak jest. Picking up Casey's gun felt like I was assuming the role of the detective. Dobra. I klik. I had a light now. I need to get back to the subway station entrance. Aha, o. Są strzałeczki, patrzcie na to, patrzcie. Gdzieś tu musi być coś dobrego. Gdzie jest kolejna strzałka? O, jest kolejna, dobra. Idźmy sobie za nią. Tylko pytanie, czy... No właśnie, bo tam się można przełożyć. Czy to jest jakiś labirynt? Znowu jesteśmy w tym samym miejscu, tak naprawdę. One hour later. A teraz? Teraz tędy przejdę? Okej. Okay. Chyba nie, chyba nie. No dobra, a jak przejdę przez nich, to co? Kurde. Wow. Co tu się dzieje? Okej. Okay. To się uda... Wow. Kolego. Co to było? Ale mi przywalił. Piękny obrazek. Dobra. Możemy do nich spokojnie strzelać. No co to za powrót? Shit. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Dobra, ja sobie przejdę tędy. Tutaj nie. Spadaj, dobra. Dobra. Udało się. Pięknie. The shadows faded out. Until they didn't. Się tylko do czasu. Oh. Dobra, to się udało. Wróćmy sobie tam. Dokładnie tak. Niepotrzebnie tam tyle czasu zmarnowałem na łażenie w koło. Ohoho. Dobra, ale tu mieliśmy jeszcze jakieś przejście przez to światło. Tak jest. Co tu będzie? Tu są brak ładunku. Kurde. Serio? Tu jest teraz i co? No znowu mam brak ładunków. I co teraz? I co ja mam teraz zrobić, powiedzcie mi? Tam jest ta zmiana światła, tu jest ta nieaktywna, tutaj też. One eternity later. O tak, tym razem nam się uda to zmienić. Tak jest, mamy to. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Sprawdzimy, co jest w tej stacji metra. Nie mogłem rozkminić wcześniej, w którym momencie... Aha, kolejne światło, dobra. Okej, ale przeszukajmy sobie jeszcze tutaj coś. Coś tu mamy. O, właśnie, tak jest. Dobra, super, baterie nam się bardzo przydadzą.
Dobra, czyli musimy tu wrócić w momencie, w którym znajdziemy kolejne źródło. Okej. Właśnie, złapmy sobie to. Pięknie. I przejdźmy tutaj. Dobra, czyli w taki sposób to działa. Okej. Thank you! Mamy tu zapisane? Chyba tak. Tak jest. Przejdźmy sobie tutaj na górę. Co my tu mamy? O, tam coś chyba jest. Czy mi się wydaje? Nie. Czy tu coś będzie do podniesienia ciekawego? Nie, nie mogę tu wejść. Dobra, przejdźmy sobie tam dalej. Co tutaj będzie? O, jest drabinka, pięknie. Spinamy się. Dobra, dalej, dalej, dalej. O, 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 o! Kolega chyba chce nas bardzo zaatakować. Czy jednak nie? Z tym się udało. Zobaczmy, co jest tu. Bardzo mało baterii mamy. Dobra, ten nie chce. Okej. Pudełko na buty. Możesz przechowywać swoje przedmioty w pudełku na buty, ale może uzyskać dostęp do swoich przedmiotów przez dowolne pudełko na buty w Leży Mroku. Okej, czyli mamy tutaj takie skrytki. Sprawdźmy jeszcze, co jest tutaj. Dobra, zbierzmy amunicję, baterie. Okej, dobra, w tym momencie zakończymy nasz odcinek. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Muszę przyznać, że był to jeden z bardziej zagmatwanych odcinków i historia tutaj nabiera naprawdę szalonego tempa, jeśli chodzi o poziom zróżnicowania i tego, co się dzieje w świecie, jeśli kierujemy Alanem Wake'iem. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się dobrze oglądało i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!